Kasia, wstajemy, już 8:30, Michaśka, a dzisiaj jest Wigilia. No ja już w kuchni gotuję różne potrawy. Wstawaj, wstawaj, bo jeszcze trzeba tyle rzeczy zrobić. Stół pomożesz mi zastawić. A czemu te koty są do góry nogami? Nie wiem, bo się tak na sobie... Chyba w nocy coś tu się działo. Może pod choinką buszowały. Ale tam nie ma żadnych prezentów. Jak to nie ma prezentów? No właśnie, nie ma. To jest niemożliwe, ja byłam grzeczna. To się jeszcze okaże później. Dobra, wracam do kuchni, bo mi się tam jeszcze coś przypali. No to zbieraj się, proszę do łazienki, ubierać się, łóżko i tak dalej. Święta, święta! Święta, święta, możemy sobie tak chociaż chciała pospać do 10:00. Urwis, może pójdziemy na ten film do kina? A wy lubicie święta? To napiszcie mi w społeczności! A co będzie żaba na śniadanie? Płatki! To może w tym nowym zestawie? Popatrz, jak świetnie pasuje. No, to co będziesz jadła? Płatki. To sobie przygotuj, bo okay. Ja tutaj muszę swoje mieszać. Płatki. Już na płateczki ludzi. Są jeszcze płatki? O, no faktycznie. Kolorowe z tyłu. A wy co lubicie na śniadanie? Czy też płatki? A może coś innego lubicie? No i co? Jak ci minęła nocka? A no dobrze. Śniło ci się coś świątecznego? Tak. A co ci się śniło? Pewnie mi nie zdradzisz, co? Tajemnica świąteczna. Prezenty i śniegi, bałwanki. O, śnieg to byłby to. Dobry sen. Oby się spełnił. A tobie, mama, co się śniło? Ja ci powiem, że nic. Jakaś taka byłam przemęczona i szybko zasnęłam. Smacznego! Smacznego! Jakie masz plany później? Co będziesz robiła? Zrobię łóżko, trochę pogarniam pokój, obiorę się, no i będę czekać na prezenty. A ja myślę, że jeszcze musisz najpierw zaczekać na pierwszą gwiazdkę. Co, dopiero ta godzina? No dochodzi 9:00, no ale wiesz, jak czas szybko leci, tym bardziej jak się ma dużo zajęć. No tyle godzin czekać na prezenty. No cóż, można się nawet tych prezentów nie doczekać, no na razie to ich nie widzę nigdzie. A wiesz co, idę sprawdzić, czy nie ma ich pod choinką. Potem daj mi znać, czy to jest dla... Co, nie ma jeszcze prezentów? Faktycznie, ale może tam bliżej. Tylko pomadka i jakieś igiełki z choinki. Faktycznie, mamo, tam nic nie było. No widzisz, trzeba być cierpliwym. No może jeszcze jest cały dzień. Do pierwszej gwiazdki daleko. Mama, a jeszcze trzeba otworzyć kalendarz adwentowy. No właśnie, ostatnie okienko. Chyba będzie super. Sama jestem ciekawa. Rzeki! Prezenciki! Chyba jakieś świąteczne. Prezenciki żelkowe. Przynajmniej są na razie prezenty żelkowe. O właśnie. To jakby co to masz żelkowe prezenty? Tu będzie coś chyba. Wow! Ura! Pokaż, jak one w środku wyglądają. Chyba musimy to dać na miseczkę. No. Pokaż. Jeszcze nie widziałam. Ale słodziutkie. No to poczęstujmy się. Pyszne. Łapka w górę. No ale to chyba jeszcze nie wszystkie kalendarze. Lama. Lama. Ale w pokoju też masz chyba jakiś kalendarz. Albo dwa. Mamo, nawet trzy. No i co było w lamie? Gwiazdka. A, no to już się powtarza. No, to jeszcze przyniosę tamte. No koniecznie. Czyli tak, ten bierzemy, książkę bierzemy i jeszcze ten bierzemy. Rozprzedamy tutaj, okej. Okay. Poczekaj, przesuniemy sobie. O, gwiazdka, gwiazdka. Daj. O, tu damy wszystkie. Okej, okay, to którego zaczynamy? Może, może tego kinderkowego? Co tu będzie fajnego? 24, no.
Łoić. Książeczka jak zawsze po niemiecku. Nawet nie rozumiem. To masz wyzwanie. Uczyć się języka niemieckiego. No jeszcze teraz. Tak. Gdzie ty? No tu będzie czekoladka jakaś. Tu. Oczywiście. Około 6 akurat. O, co tu jest? Krówka. Gwiazdka? Krówka. A, krówka. No ale ciekawa jestem, co w tej gwiazdce jest. Taki dziwny, bo to jest nie 24, tylko 7, nie? Tak. Pewnie widzowie też mieli swoje kalendarze adwentowe. No to otwieramy. Co to jest? Błyszczyk? Ej. Nie. Tuż do rzęs. Tuż do rzęs? Misia. Mamo, ja jeszcze tego w ogóle nie używam, tylko cień, więc proszę. Tak? Dziękuję, mój pierwszy gwiazdkowy prezent. Przyda się do wieczornego makijażu na kolację wigilijną. A jeszcze mleko możesz kupić. No właśnie. To teraz rób porządek w pokoju, no i okay, później to idę. Ale właśnie, jeszcze zęby. No naprawdę. Gotowa? Gotowa, to ja idę tam robić łóżko. No, widzę, że brak prezentów mobilizuje trochę. Making everything look just like it should at Yuletide. The parcels are all under the tree. Right where they should be. O, moja opaska! Okej, posprzątane to muszę się przebrać. Jeszcze poszłam na podłogę. Co robisz, mamo? O, jeszcze gotujesz. Tak, już kończę gotować. Posprzątaj te kalendarze, to już chyba wyrzucimy. To można wyrzucić. Tu już też pusty. A właśnie, herbatki jakieś się napijemy. Zobacz, to są takie fajne zimowe. No, to wybierz sobie jedną. I zrobimy sobie. A, już to dobra? No to proszę. No to ty zieloną, a ja niebieską. No to robimy! Okej, mamo, to też musiałam wyrzucić. Tak, tak, zapachnie do śmiechanki, bo sprzątamy tu już sobie. Mój piękny kubeczek. A to wyciągnij mi też jakiś, też te zimowy. Panda. O, może być, podoba mi się. Karoli, parę. Dobra, to twoja była zielona. Zielona. Puszcz sobie, zaraz się woda zagotuje. Moja niebieska. A, mam jeszcze ciasteczka do herbatki. A jakie pierniczki? Zaraz ci pokażę. Mikołaj! To jest Mikołaj na rowerze. No to zajrzyjmy, co ten Mikołaj na rowerze przywiózł. 3-4 dni. O nie! Ślicznie pachną. Jak w Karpacie świętego Mikołaja. Co ty? Może te będą lepiej pachniały, bo wąchaj. Te lepiej pachną. Do tego reniferka. No i moja. Michasia, co tam robisz? A nic, sobie gram na telefonie. Jestem w kosmosie. Mama, a jeszcze ci w czymś pomóc? Coś zanieść? Sprawdź tylko, czy jest tyle talerzy, ile ma być i wiesz, ten jeden dodatkowy. Mhm. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Okej, wszystko gotowe, tylko muszę jeszcze wziąć jeden talerz. Ile prezentów. Ciekawe, który jest dla mnie. Ten, może ten, może ten, może ten. Ciekawe, dla kogo jest ten duży. Mamo, ty wiesz coś o tym? No nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że dla mnie. No to wszystko jest gotowe, to teraz tylko czekamy na gości. O nie, jeszcze czekamy na pierwszą gwiazdkę. Właśnie, idę sprawdzić. Gwiazdki jeszcze nie było. No i już niedługo będzie, zobaczysz. Mamo, ty się znowu przebrałaś! Dobra, za chwilkę! Prezenty, mamo! Chodź szybko! Wow! Od którego tutaj zacząć? Może od tego.
Mamo, chodź szybko! Co się stało? Skąd się tu wzięły te prezenty? No nie wiem, no po prostu były pod choinką. A myślisz, że to wszystkie dla ciebie? Skoro są w moim pokoju, to są moje! Chodź, mamo, otworzymy! No chodź, chodź! Ojej, aż tyle tego? No to od którego? No to od tego białego. To, zróbmy jeszcze akcent świąteczny. Okej. Okay. Tu lampeczki. Czekaj, czekaj, tu są jeszcze białe, śliczne. I tu lampeczki. To włóżmy jeszcze neona. Taram! Jest, gotowe. Okej, okay, no to otwieramy. To oficjalnie możesz już otwierać. Proszę. Co jest w pudełku, lala? Ja chyba nie wiem, co dzieciątko wie. Ej, ej, szalona, szalona. Ale co, co? O nie! Co to jest? Pudło! A w pudełku oszkrabiny! Ale śliczna, jaka mięciusia! Ja mam taki pudelek! Ona jest, ma pasek? Tak. Otwórz. Jej, ale wiesz, co mi przypomina włosy Lolki. One są takie mięciusie. To jest jak pudelka, moje króliczek. Skąd dzieciątko wiedziało, że ja chciałam taką torebkę właśnie? No chyba w liście napisałaś, prawda? No racja, racja. A teraz co? Wow. O jest. Playmobil. No, raczej widzę. Autko! Takie autko? To pokaż, jak to wygląda. Naprawdę, to chyba do tego domku będzie pasowało. Pewnie! No proszę, proszę. Dzieciątko chyba dobrze czytało twój list. Tak. Wow, to trzeba się złożyć. No tak. No proszę, proszę, ładne kolory. Złożysz później, tak, tak, no bo wiadomo, co w tych pudłach jest jeszcze. To, albo koperta. Koperta? Co może być? Może dzieciątko list napisało? Czy to jest list? Co to jest? Takie kolorowe jakieś zdjęcie. Wow, mamo, to są bilety na ten film, Urwis. Jaki Urwis? Pokaż. Właśnie, jak rano się myłam, to chciałam iść na ten film, Urwis! Już mamy z tego ręcznik! Faktycznie. Ale Urwis? Psiak Urwis? No to musi być niezła komedia, naprawdę. Od 3 stycznia, no to dopiero po nowym roku. No spoko, zdążymy. A zabierzesz mnie ze sobą? Tak, i tatę też. A, no właśnie, bo są 3 bilety. To Maryczek też się załapie. Fajnie. Ciekawe, skąd dzieciątko wie, że przecież ja to rano mówiłam. Dzieciątko wszystko wie. Dobra, otwieramy dalej. Dobra. O nie, znowu jakieś kółko. Co to jest? Co to jest? Jakaś gra chyba. No nie, a my uwielbiamy gry. Tak. To jest niezniszczalny papier. O nie. Wow, ale fajna gra. Fajna gra rodzinna. To możemy święta zagrać. Razem spędzić czas, na pewno zagramy, no bo ile można jeść makówki? Będzie taka super, myślę. Dobra. Okej. No i chyba ostatnie, prawda? Ostatnie. Ostatnie. O nie, jesteś cała w brokacie, to chyba na Sylwestra ci dzieciątko chce przygotować. Jestem ciekawa, co to będzie. Kolejne pudło? O nie. O, wow! To jest coś LOL! Walizka! Otwieram to od razu! No, dzieciątko jest radocha. Ale chwila, czy to jest lalka? Czy to są jakieś ubranka, skoro to walizka? Paszport! Leci! Ojej, gdzie ona leci? Gdzieś świat? Może do kina na Urwisa? No pewnie, co chyba ekspresem poleci po nowym roku. Wow! O nie! Ile naklejek! Laleczka! Lokatowa! Pokaż, tu ma lustro nawet. Ale czekaj, tu jest jakiś głośnik? Czy ona coś mówi? Dziwne to jest, wiesz? To musimy ją otworzyć!
Koniecznie. Zacznijmy od tego. Wow, ale ładne okulary. Wow. O, myślę, że teraz czas ubrać laleczkę. No, to są takie buciki. O, chyba dobrze. Chyba tak. Dobrze, teraz. Czego może taka bluzeczka? O, tu się coś pokazuje w tym lustereczku. O, i to. Ej, świetnie! Teraz okulary? Ej, zdjęcie zrobione chyba. Jest! Czyli dobrze ubrałaś laleczkę. W okazji tych świąt Bożego Narodzenia ja i moja rodzina chcemy wam złożyć życzenia. Życzymy wam dużo zdrowia, szczęścia. Spełnienia wszystkich marzeń. Dużo fajnych ocen w szkole, dużo koleżanek i kolegów. I wszystkiego, co najlepsze. Życzę Misia z rodzinką. Czyli Misia i ja. I ja. I my. Tak. To wesoły świąt. Dla was wszystkich. Dla naszych widzów. I dużo prezentów. I prezentów.